zapraszam Was na mój pierwszy test kosmetyków firmy Oriflame. I na początku, ponieważ jest grudzień, tak, teraz jest ten taki czas świąteczny, kiedy szukamy i kupujemy różne upominki dla naszych bliskich, chciałam Wam pokazać trzy produkty, które używam od jakiegoś czasu. Używam od 2 tygodni właściwie non-stop i które uważam, że świetnie się nadają właśnie na takie christmasowe, świąteczne podarunki. I zacznę od perfum. Zacznę tutaj od tego produktu. To są perfumy, które ja śmiesznie nazwałam Eclair. To są perfumy Eclat Weekend. I od razu Wam powiem, że po prostu, tak jak moja koleżanka, jak mówiłam wcześniej, była bardzo entuzjastycznie nastawiona do tych perfum, że je dostałam. Ja tak średnio, ale od kiedy zaczęłam się nimi psikać, to powiem Wam, że się po prostu w nich totalnie zakochałam. I ja się psikam nimi non-stop, plus użycie jest już na 2 tygodnie dosyć duże, prawie połowy buteleczki już nie mam. I powiem Wam szczerze, że mam nadzieję, że jeszcze w ramach mojego ambasadorowania je dostanę, bo naprawdę coś czuję, że z 2 tygodnie i już po prostu po świętach tych perfum nie będę miała. To jest właśnie Eclat Weekend i to jest taki zapach, on jest bardzo lekki, on jest też troszkę słodki, trochę taki kwiatowy, ale w tym wszystkim lekki. I on mi odrobinę przypomina perfumy Jador, ale nie jest taki ciężki jak Jador Diorowe. I bardzo, ale to bardzo przypomina mi te perfumy takie z serii Barbery, Barbery Breed. Ten nowy, co jest zapach, chyba The Beat jest jeszcze taki zapach od Barbery, co Agnes Dain jest na reklamie, w kampanii reklamowej. I właśnie one mi tutaj, zwłaszcza to Barbery Breed, bardzo mi te perfumy przypominają. Także tutaj nawet w sumie nawet to Barbery przypomina mi kolor opakowania i flakonika. I naprawdę, jeżeli dziewczyny macie kogoś, kto jest po prostu młody, albo nawet dojrzałą kobietę, bo na przykład moja mama, założę się, że mojej mamie te perfumy by się bardzo spodobały, bo moja mama właśnie lubi takie lekkie, kwiatowe, ale też słodziutkie zapachy. I jeżeli macie kogoś, kto właśnie lubi takie zapachy, to myślę, że taka buteleczka perfum, to jest 50. I ta 50 w katalogu kosztuje 99 zł, także to są jedne z droższych perfum właśnie w Oriflame. Ale powiem też, że się dosyć długo trzymają, ja nie mam żadnego problemu, ja je czuję cały dzień, jak się psikam. Wprawdzie noszę je w torebce, bo jestem osobą, która perfumy na siebie wręcz wylewa w bardzo dużych ilościach i właśnie to nawet widać po tym zużyciu dwutygodniowym niecałym, a to kurczę, już prawie połowy flakonika nie ma. Ale po prostu ja się psikam, bo ja lubię czuć perfumy, ja lubię czuć fajny zapach i dlatego właśnie również go bardzo serdecznie polecam, on mi się strasznie, ale to po prostu strasznie podoba, więc myślę, że 99 zł za 50 ml, gdzie te perfumy są jakości naprawdę dobrych, fajnych perfum, to myślę, że to się opłaca i że to jest bardzo fajny podarunek. Drugą rzeczą, do której się przekonałam prawie że natychmiast po 2-3 użyciach, to jest tusz Wonder Lash Mascara. I powiem Wam, że dużo z Was pytało mnie o ten tusz i właśnie zadawało mi różne pytania, daj znać, jak on się będzie testował, albo że pisały mi od razu, że on jest super fenomenalny ten tusz i że na pewno będzie ok. I ja po pierwszych kilku użyciach po prostu powiem Wam, że naprawdę o nie miałam, bo ten tusz kosztuje chyba 35 zł, 34,90 w katalogu, o ile się nie mylę, także gdzieś około powiedzmy 40 zł, a jest naprawdę takiej jakości, że no serio, no brak mi słów. I zacznę od tego też, że on ma fajne opakowanie, on ma w ogóle taką szczoteczkę bardzo, bardzo cieniutką i to jest szczoteczka, która na pewno jest bardzo dobra dla dziewczyn, które mają krótkie rzęsy albo które tych rzęs mają mniej. Ja akurat jestem tą szczęściarą, że tych rzęs mam więcej, więc tutaj tą szczoteczką muszę sobie trochę więcej tego tuszu nałożyć, żeby ten efekt był, ale fajne jest też to, że zamknięcie jest na taki klik. Także, że ten tusz nie wysycha, nie ma, że zakręcamy, a potem po 2-3 miesiącach ten tusz jest suchy, tylko myślę, że on mi tutaj przez te 2-3 miesiące spokojnie wytrzyma, na pewno nie wyschnie, właśnie dzięki temu zamknięciu na kliki. To jest też plus, słuchajcie, bo to jest też coś, co mają właśnie bardzo dobre tusze. I ja jeszcze o tyle zastanawiałam się, jak ten tusz będzie w użyciu, dlatego, że ja ogólnie jestem osobą, która bardzo stawia na tusz do rzęs, bo ja mam mój makijaż taki codzienny, maluję się codziennie, ale ograniczam go do tego, że nakładam dobry podkład, dobry puder, dobry róż i highlighter, tak, żeby sobie tutaj tą moją twarz kolory najpierw wyrównać, a potem sobie kolorystykę poprawić. I właśnie nakładam na ogół jasny, bazowy cień i dobry tusz do rzęs. Ja na ogół inwestuję w dobre tusze i na ogół używam Diora. Diora to jest Dior Show, ten tusz, tak się nazywa.
I on naprawdę jest takim moim tuszem numer jeden, ale stosowałam też dużo innych. I w tej chwili, słuchajcie, mam taki tusz z Benefita, to jest Benefit Day Real. I to jest taki tani odpowiednik, bo on kosztuje tylko około 100 zł. Tam jest albo 115 zł, gdzieś tam widziałam go za 100, gdzieś go widziałam za 120, także około 100 zł. A robi takie rzęsy właśnie, jak Dior za ponad 200 zł. I postanowiłam przetestować ten mój tusz z Benefita, który jest naprawdę świetny. Uważam, że jest takim świetnym, tanim zamiennikiem, tańszym zamiennikiem. Właśnie z tym tuszem z Oriflame Model Lash Mascara i zrobiłam test, który Wam teraz pokazuję. Moje oko to, które tu widzicie, pomalowałam tym tuszem, a moje oko to, które widzicie, czyli Wasze prawe, pomalowałam tuszem tym właśnie Day Real. I słuchajcie, po nałożeniu kilku warstw, jednego i drugiego tuszu, po drobnych poprawkach, jednym i drugim tuszem, możecie sobie zobaczyć, że po prostu różnicy pomiędzy prawym okiem a lewym okiem nie ma. Nie ma i to jest najlepszy dowód na to, że po prostu ten tusz jest za cenę 35 czy tam 40 zł. To jest po prostu bardzo, bardzo dobry produkt. Bardzo dobry produkt i ja go polecam. I naprawdę, no, mogę sobie wyobrazić, że jeżeli ten tusz z Benefita jest tak dobry dla mnie, jak wszystkie te Diory, Heleny Rubinstein i tak dalej, to ten tusz jest tak samo dobry. I naprawdę, dziewczyny, z ręką na sercu go polecam. A jeszcze dzięki właśnie tej cieniutkiej szczoteczce łatwo go używać. Także to jest też plus. Także no, po teście same widzicie, jak to wygląda, że po prostu no nie ma różnicy. Nie ma różnicy. Ja ten tusz jako taki właśnie podarunek dla każdej kobiety, bo myślę, że nawet jeżeli kobiety się na co dzień bardzo nie malują, to właśnie te rzęsy sobie szybciutko gdzieś tam w biegu raczej tuszują. Także tutaj naprawdę ten tusz Wam bardzo, ale to bardzo polecam. I trzeci produkt, taki też z serii, których testuję codziennie, nawet sobie możecie zobaczyć, że po prostu zużycie jest ogromne, bo ja tutaj się codziennie wcieram i nacieram tym balsamem do ciała. To jest balsam z serii Milk and Honey Gold i to jest właśnie taki o takim mleczno-miodowej konsystencji i mleczno-miodowym zapachu, chciałam powiedzieć smaku, ale kurczę, nie jadłam go, więc to jest po prostu zapach. I powiem Wam, że to jest też, myślę, bardzo fajny, taki zimowy, ocieplający atmosferę podarunek. On bardzo fajnie pachnie. I co mi się podoba, to się szybko wchłania, bo wiecie, jak to jest zimą, tak? Nie chodzimy jakieś roznegliżowane wielce po mieszkaniu, tylko sobie wklepujemy ten balsam i już szybciutko albo jakiś szlafrok, albo piżamkę, coś tam zakładamy. I ja nie lubię, jak mi się po prostu te balsamy kleją. A ten balsam, to uważałam, że się bardzo, bardzo szybko wchłania i już po czasie 2 tygodni, jak go stosuję, widzę, że też okej, nawilża. Dlatego, że na początku tak nawilżał średnio, bo ja mam też bardzo, ale to bardzo suchą skórę zimą, bardzo suchą skórę, taką aż wręcz naprawdę, że potrzebuję specjalnej pielęgnacji, ale widzę, że już po 2 tygodniach sobie tutaj ten balsam z tym poradził. Także myślę, że ten balsam to jest też taki fajny upominek. On kosztuje chyba 35 zł w katalogu, tam 34,90 z tego, co pamiętam. Także naprawdę też go polecam właśnie dla kobietek, które lubią słodkie zapachy właśnie w tym zimowym czasie. Także tutaj jeszcze raz, to jest ten balsam Milk and Honey, to jest tusz Wonder Lash Mascara, po prostu fenomen, no naprawdę świetny, świetny, świetny tusz. I jeszcze perfumy Eclat Weekend, tak, które też, jeżeli macie troszkę większy fundusz, bo one kosztują 99 zł, też również polecam. Możecie na przykład zrobić również taki podarunek, że te trzy rzeczy, tak, czyli coś tutaj dla zmysłów, dla węchu, tak, coś dla ciała i coś do makijażu. To jest też taki fajny zestaw, że na przykład dajemy balsam do ciała, perfumy i tusz. Także to są moje trzy produkty. Tak naprawdę już tych produktów przetestowałam więcej. Wszystkie testuję cały czas i następnym razem powiem Wam jeszcze o czymś innym. A tak jak powiedziałam, te trzy produkty właśnie z ręką na sercu jako fajne podarunki polecam. Także trzymajcie się, dziewczyny, i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!